nie jest jedyną gwiazdą, która wsparła antyszczepionkowców. Ostatnio zrobił to także Iwan Komarenko. Jednak to właśnie wokalistka jest osobą, która wciąż znajduje się na świeczniku. Dlatego jej wypowiedzi na temat szczepionek wzbudziły aż tak ogromne kontrowersje. Edyta Górniak otwarcie popiera antyszczepionkowców od kiedy rozpoczęła się pandemia koronawirusa, można zauważyć w mediach częstsze komentarze celebrytów, w których wypowiadają się na tematy związane ze zdrowiem. Było wśród nich wiele opinii trafnych, ale i takie, które okazały się powielaniem fałszywych informacji, czy też teorii nie znajdujących potwierdzenia w środowiskach naukowych. Jedną z nich była Edyta Górniak, która goszcząc w programie Marcina Roli, apelowała do ministra zdrowia o organizację debaty w sprawie szczepień. Ponadto sama zadeklarowała, że nie będzie się szczepić i nie zaszczepi swoich dzieci. To jednak nie koniec, niedawno napisała list do antyszczepionkowców, który przeczytano podczas protestu przeciwko przymusowi szczepień. Internauci oburzeni listem gwiazdy, jestem bardzo dumna, że w naszym pięknym kraju, jest aż tylu świadomych, inteligentnych, mądrych, dobrych, pracowitych i wrażliwych ludzi. Bądźmy przykładem i odwagą także dla zastraszonych. Nie wyrażam zgody na przymusowe zaszczepienie mnie lub mojego syna, przeciwko COVID-19, pisała w liście Edyta Górniak. Internauci są oburzeni. Ona nie ma matury, a my zastanawiamy się nad jej zdaniem o szczepionkach, pisała internautka na Pudelku. Trzeba ocenić bilans zysków i strat. To robią lekarze, nie gasnące gwiazdy estrady, bo gwiazdki się na tym po prostu nie znają, czytamy dalej. Powiedziała doktor habilitowana Górniak Edyta, ironizował internauta. Źródło: Telemagazyn, następny artykuł.